Dobra, to co, zaczynamy, nie? Dobra, Chyba tak. to ładnie zacznę. Siemaneczko wszystkim, tu wasz ulubiony reporter Bebson z tej strony, już 15, piękny, piękne, piękna liczba, 15 odcinek rozmów z freestylowcami, a dzisiaj moim gościem jest Skopek. Siemanko wszystkim. Wicemistrz bitwy dwójek, półfinalista tegorocznego WBW, także jest się czym ścierzyć. Witamy cię, witamy w naszych serdecznych progach. Dostałem bardzo fajne pytanie od razu na czacie, porozmawiamy sobie o tym, co tam sobie myślałem, ale ja lubię, jak czat się udziela, więc jest pytanie od Adama Małysza, którego pozdrawiamy. Dlaczego na drugich dwójkach nie będzie najlepszego duetu pierwszej edycji, który trochę namieszał? Ciężko powiedzieć, nie, to samo z siebie jakoś wyszło tak. Nie to, że z Bilem straciłem jakoś kontakt, bo dalej gdzieś tam się trzymamy. Chodzi o to, że bardziej zaskakujące było nasz duet na pierwszej edycji, bo my byliśmy połączeni tylko walką w Częstochowie, po której byliśmy trochę spięci nawet na siebie. I to wyszło tak, że chłopaki mnie zaprosili do siebie na taki czat we Wrocławiu, jak umawiali się na nawijki. Bilu tak został delikatnie bez pary, jak się tam połapał, Peter z Willem i w ogóle. Zaproponowałem, że dawaj, to jedziemy razem. On, dobra, to beka, jedziemy razem. Więc to było bardziej z przypadku niż jazda na tą edycję, bo teraz pojedzie Bilu ze Spartiakiem, którzy naprawdę często nawijają. No ja też w końcu pojadę tak, jak wolę pojechać, czyli pojechać z kimś bardziej ze względów takich koleżeńskich i takiej bliższej przyjaźni, znajomości się, niż po prostu tak, wiesz, złapać się z kimś, kto ma skillę, żeby polować na wynik, albo po prostu złapać się jakoś tak, no nie wiem, no z przypadku jak rok temu. Aha. Co nie mówię, że źle wyszło, bo było naprawdę spoko, bo jechaliśmy jednym autem i w jednym aucie siedzieliśmy ja, Bilu, Will Spliff i Peter, więc Will Spliff i Peter jechali tam, żeby wygrać, a ja z Bilem, żeby no po prostu być, nie? A wyszło całkiem odwrotnie, co było bardzo fajne. No w ogóle fajnie, żeśmy się spotkali na scenie, ja do tej pory mam bekę z tej walki. Bilu w ogóle jaki odpalony, grubości, to się śmieje do tej pory, jak był filmik z WBW, najlepsze momenty, no to piałem po prostu, no. W ogóle fajnie się złożyło, bo nasza walka była dosyć śmieszna i Barasz, Pukusia, Iwa i tego, GML-a i Ksywy, to GML-a w ogóle, nie dość, że to były baraże, to nie wiem, takie bekowe te walki były, że w ogóle fajna impreza i dobrze, że jest druga edycja, ale kto jest wiernym fanem freestylu i interesuje się nim całobieżnie, a nie tylko WBW, możecie kojarzyć z o wiele, wiele wcześniejszych czasów. Opowiedz nam, jak się zaczęła twoja przygoda z freestylem. Oj, ale chcesz od pierwszej bitwy, czy od w ogóle... Tak, pierwszej bitwy. Jak zobaczyłeś, kto ci pokazał, jak zaczynałeś nawijać, same początki. Aha, ogółem cały początek. Cały początek to by był jakoś 2008 rok. Albo końcówka siódmego. Siedzieliśmy na budowie po prostu, na której żeśmy często kierali, gdzieś tam budę, robili ogniska i takie rzeczy. I miałem koleżkę, który był mega zajarany rapem. Ja tak rapu nie słuchałem za bardzo. I on powiedział, że jest coś takiego jak WBW, oni tam wymyślają rymy na bieżąco. I przyniósł nam na MP3 w ogóle nagrane wejście dużego P z 2004 chyba roku, albo z 5 łysa, nie, z 4, łysa śpiewaczka temat. I my żeśmy siedzieli tam pijani i pod tą łysą śpiewaczkę też próbowali jakieś rymy. Wiadomo, jak to wyglądało, nie? Tam więcej było wrzucania jakiegoś słowa i wymyślania jakiegoś rymującego się do niego z samego freestylu. Nie wiem, ale dlaczego, ale zaskoczyłem w tym momencie, że tak nie będzie. Mówię, ja to będę potrafił i tyle. I zaczęła się taka gonitwa puszczania bitów i nawijania do lustra przez 2 godziny. Jakoś po pół roku firma grała w Legnicy i zrobili taki konkurs freestyle. No i koledzy mnie namówili, ja miałem wtedy chyba 16 lat albo 15 i wyszedłem na tę scenę, udało mi się ten konkurs wygrać, no ale nie oszukujmy się, tam byli ludzie poziomem właśnie takim moim, co sobie gdzieś w Legnicy przy browarku starali coś ponawijać czy coś i tak to się zaczęło. No i potem tak żeśmy zaczęli szukać na internecie i pierwsza bitwa, na jaką pojechałem, to było WBW w 2009 roku, drugiej eliminacji, gdzie wygrał Solar i Białas. Wiadomo, ja tam prelimek nawet nie przyszedłem, no ale jak oglądasz kogoś na YouTubie i to były dla mnie wtedy takie ikony, wiesz, ja byłem tak zajarany, ja tam byłem pod publiką, no jak naćpany dureń, nie? Skakałem, krzyczałem, no zajarany, jak sobie to przypominam, no to nieziemskie rzeczy. Potem zaczęły te bliżej takie, bitwa Osyców. To jest chyba pierwsza bitwa, na której tak wystartowałem, że już normalny był poziom. Tam w jury, pamiętam, siedział Imcyk, Czeski, Escobar. Udało mi się tam zająć 3. miejsce, też zaczynając od baraży. No i tam ogółem poznałem tych wszystkich chłopaków tu ze Śląska, bo ja bardziej z nimi trzymałem na bitwach.
No i obracałem się właśnie w takich klimatach jak Bitwa Oknurów. Potem w 2010 roku wygrałem pierwszą edycję Bitwy o Bielsko. Tam już była obsada taka jak Tymin, Peus, Ymcyk. Śmieszna sytuacja, w finale byłem z Tyminem, który wygrał po półfinale z Olim, który był lokalniakiem. Było tam mnóstwo takiej szarej eminencji, wiesz, taki, że jak to nasz człowiek nie przeszedł. No i nie wiem, dlaczego za kozła ofiarnego wybrali czeskiego. I mój finał z Tyminem, miałem półfinał z Peusem, wygrałem i miałem finał z Tyminem, polegał on na tym, że na Tymina w wejściu wszyscy krzyczeli chuj ci w dupę, a na moim nacie nie musiałem odzywać, żeby mieć hałas. Czeski w międzyczasie gdzieś wyłapał szklanką z tłumu, więc o, wiesz, to kurde. Ten finał musiałem wygrać, żeby po prostu tam burdy nie było, nie? Aha, czaję, rozumiem. Do wygrania wiem, że była krata piwa, którą rozdałem w tłum, to już w ogóle kupiłem cały ten klub, więc mówię, byłem tam nieśmiertelny. O, no fajnie, bo często ludzie, jak się pytają różnych freestyle'owców, nie tylko nas, jak zaczynaliśmy, to mówi, tak, wyobrażają sobie, że to jest jakiś niewiarygodnie trudny proces, a to po prostu wszystko się obraca wokół zajawy. Jak coś ci się podoba, to chcesz być w tym coraz lepszy i w ogóle nie męczy cię trenowanie i chcesz robić tego jak najwięcej, więc jak chcesz nawijać, to po prostu to rób, nie owijaj w bawełnę, zacznij od teraz, a nie od jutra, bo no... Będziesz w to dobry, jak tylko będziesz chciał. Ej, czekaj, ogólnie spoko, mam coś do powiedzenia, tylko fajny off-topic. Ile bierzesz na klatę? Ostatnio 115, ale po złamanym łokciu wracam z Jastrzębia Zdrój. Do tej pory go nie mogę chama wyprostować, tylko operacyjnie, a na operację się za bardzo nie chcę zgodzić, bo znowu będę musiał zrobić długą przerwę. No i tak sobie stopniowo idę. Jak połamałem łokieć, wróciłem na siłownię, to musiałem zaczynać od 40. No, połamania minęło półtora roku, jest 115 i czuję, że ten łokieć już jest sprawny i chyba już teraz brakuje siły, bo byłby gotowy na więcej. Aha, spoko. Ja też miałem problem z kolanem i też teoretycznie powinienem iść na operację. No ale szkoda czasu. Szkoda czasu też tam coś sobie czasem poćwiczę i po prostu bym się zanudził i bym był pluł sobie w brodę. Słuchaj, rozmawiałem chyba kiedyś z Peusem. Tak, z Peusem. I on powiedział bardzo fajną sprawę i chciałbym, żebyś się odniósł, że ty traktujesz jako bitwy, jako takie chwilowe odcięcie od rzeczywistości, no bo normalnie robisz, masz robotę na tygodniu, a jak jedziesz na bitwę, to po prostu się odcinasz, bawisz się z ludźmi, sprawia ci to frajdę. No i stąd może tyle w tobie energii. Czy to jest prawda? Czy to jest prawidłowe stwierdzenie? Ale, wiesz, ja nie miałem zawsze takiego podejścia do bitew jak teraz. To teraz to jest tak, jak mówisz, to jest dla mnie odcięcie od świata, wiesz. Ja pracuję w korpo. Mam tak już ułożone życie na dobrą sprawę, mam 26 lat i też nie żyję tym na co dzień. Kiedyś jak miałem te 19 lat czy coś, ja żyłem na co dzień, wiesz, siedziałem z chłopakami na ławce po 10-15 osób, freestylowaliśmy sobie, znaczy freestylowaliśmy, ja freestylowałem, oni słuchali, więc to tylko na tym polegało. Nigdy nie miałem takiego partnera w Legnicy do freestyli, więc często gdzieś tam miałem jakieś wyjazdy do jakichś znajomych ze Śląska czy cokolwiek, to wtedy żyłem freestylem. Teraz nie, teraz to jest spakowanie pęgi w portfel i wyjebanie na jakąś bitwę i zapomnienie o świecie, nie? O tych problemach, które nurtują się codziennie. I to jest właśnie, wiesz, to jest dla mnie odskocznia bardziej. Znajduję się kilkaset kilometrów od domu, nie muszę zachowywać jakichś żadnych takich pozorów nawet bycia normalnym czy cokolwiek, tak jak to w pracy wymaga, wiesz, siedzenie czy pod krawatem, jak ktoś siedzi nieraz, czy cokolwiek. Jest to dla mnie sposób takiego odchamienia albo nawet wyplucia z siebie tego wszystkiego, nie? Właśnie, chyba właśnie w dobry sposób to traktujesz. Ja dostałem donate'a w międzyczasie, dziękuję bardzo za złotóweczkę i uważam, że jeszcze jest paru takich młodych zawodników, którzy po prostu mają głód totalnego zwycięstwa i często jest tak, że po prostu jak ktoś, no nie idzie, bitwa dwie z rzędu, to się załamuje, a moim zdaniem masz super podejście, żeby na chwilę się odciąć, odskoczyć. W ogóle freestyle'owcy to są cudowni ludzie, serio, ja nie spodziewałem się, że takie fajne znajomości można nawiązać i znamy się ze sceny, gdzie się wyzywamy, a na przykład jakbym nie miał noclegu, to w paru miastach bym się o niego nie bał, bo wiem, że ktoś by mi pomógł, serio. Będąc tak, ale przerabiałem ten temat właśnie, rozmawialiśmy na temat właśnie z noclegiem, o co chodzi, że często jest tak, że jesteś w obcym mieście, widzisz kogoś pierwszy raz i ta osoba cię nocuje i na dobrą sprawę nie boi się, że nie wiem, coś mu zginie na tej chacie czy cokolwiek. I tak żeśmy sobie to rozkminiali chyba, kiedy byliśmy w Łebie z czeskim i zastanowiliśmy się na tej zasadzie, no bo wyobraź sobie taką sytuację, jesteśmy tak małą i szczelną grupą, że nie wiem, przykładowo mamy bitwę w Legnicy, pojawia się, dajmy na to na niej, Dyzio czy Koro czy cokolwiek i chcieliby przenocować, niekoniecznie na hotelu, biorę ich na chatę.
No i dajmy na to, że jest taka sytuacja, że nie wiem, wyprowadzili mi z domu jakieś złoto, pieniądze, nie wiem, nawet kurwa alkohol z barku czy cokolwiek. No to wystarczy przecież rzucić jeden post na WBW czy na czym i chłop jest spalony w całej Polsce. I chyba nikt by nie chciał podjąć takiego ryzyka za parę złotych, nie? Mhm. I stąd mi się wydaje, że właśnie przez szczelność tej grupy i tego, że jesteśmy taką małą familijną rodzinką, co niektórzy gdzieś tam się nie lubią czy cokolwiek, ale chyba dzięki temu, że to jest tak szczelne, to nikt się nikogo nie boi zaprosić czy coś, nie? Ja znam ludzi, którzy sobie pożyczali naprawdę grube pieniądze na freestylu, znając się jeden dzień i potem dostawali przelew jako oddanie tego długu. Nie mieli z tym żadnego problemu, żeby zaufać takiej osobie. Nie? Serio, to jest piękne, bo ja się nie spotkałem tak jakby w życiu ogólnie taką sytuacją, że ludzie są tak zbliżeni do siebie, mimo że mieszkają w różnych końcach Polski, nie znają się dobrze. Nie? Sorry, ja tu spoglądam kątem oka na ten czat i koro by zajebał bez skrupułów tutaj. Nie, no to... nie, ja znam tylko taką jedną sytuację na przestrzeni wielu lat, ale to też nie ma co o tym mówić. No po prostu też bym nie miał żadnego problemu i nocowałem nieraz freestyle'owców, jak tu coś u nas siedziały lokalne bardziej rzeczy, więc nie wiem jak to działa, ale no tak po prostu jest chyba, nie? Że po prostu, no i tak się ufa i serio fajnych ludzi można spotkać na freestylu. Ja mam wielu znajomych, z którymi mam stały kontakt, a to się może tylko poszerzyć, nie? Wiadomo o co chodzi. Witamy, witamy wszystkich, witamy Cię Iwo i Iwo też był na tym półfinale, Ty też byłeś, trzeba porozmawiać, bo w Poznaniu, z tego co ja rozmawiałem na poprzednich wywiadach i poza kamerami, wszystko elegancko było, poziom był super, co zresztą widać na filmikach, ale nie do końca było, jeśli było dobrze, jeśli chodzi o frekwencję. Możesz nam opowiedzieć swoje odczucia o tym półfinale, w którym brałeś udział? Znaczy, ja nie byłem, w ostatnich latach nie brałem w tym czynnego udziału poza jakimiś skrótami czy ważniejszymi walkami. No nie oszukujmy się, walki może sprawdzałem w tych latach, jak nie uczestniczyłem we freestylu, to tylko ze względu na wyświetlenia. Jak coś miało po 100, 200, 300 koła, no to warto było sprawdzić. A ja nie mam tego odczucia. Ja byłem w Poznaniu dwa razy w tym roku, raz na eliminacjach, raz na półfinale. No i wiadomo, na półfinale była większa frekwencja, ale czy to była mała jak na półfinał, to nie jestem w stanie ci powiedzieć. No, musiałaby to powiedzieć jakaś osoba, która no, była na tym półfinale trzeci raz z rzędu przynajmniej. Nie? Mhm. Ja nie mam porównania. Nawet nie byłem w Krakowie, nie wiem jak w Krakowie wyglądała frekwencja, jeżeli chodzi o półfinał. Wiem, że poziom był zaskakująco wysoki, bo nie znajdziesz tam słabej walki i tutaj się umówmy, nie ze względu mówię, że tam byłem czy coś, tylko nawet jak sprawdzałem potem te walki i sprawdzałem Kraków, to ja jestem w stanie powiedzieć, że poziom w Poznaniu był lepszy, jeżeli chodzi o półfinał, nie? No o finale nie mówię, bo finał to w ogóle zmiótł to wszystko, ale tego, jeżeli chodzi o półfinał, mi się wydaje, że Poznań był, mimo że jakoś tak ksywkami, to by tak nie wychodziło, że jakoś tam było porówno podzielone, nawet ze względu na Koro, Rybę, czy Peusa, czy kogo tam jeszcze mieliśmy, nawet Dyzio, który też fajnie się zaprezentował w tym roku, to tam miało być bardziej punchline'owo i bardziej właśnie myślałem, że tam będzie wyższy poziom. A jednak te stylóweczki z Poznania w postaci Kaza Oseta, no i zabójcze punchline'y Will Spliffa i Spartiaka zrobiły tam mega robotę. No naprawdę tam było dogrywka za dogrywką. No. No. Jeżeli by były wszystkie dogrywki tak, jak powinny być, to by się chyba skończyło o pierwszej w nocy, a nikt za bardzo z nas tego nie chciał. Nie? A byłeś na Elimkach w tym roku w Poznaniu, nie? To ten... Tak. I tam GML nie zjadł z interakcją z publiką. I w ogóle jeszcze potem ta walka z Willem... Tą Marysią tak, starostą, Marysia, ale Marysia. Jajca były. Fajnie, fajnie to wleciało. A jeśli w porównaniu właśnie do Elimek, to ja słyszałem, że duża przepaść była, jeśli chodzi o widzów, o publikę, to prawda? Że w sensie różnica między frekwencją, tak? No, no tak, na plus na półfinał. To tak? Była spora. A, tak, no tak. To dobrze. To dwójki są obiecujące w takim razie. Tak, nie, Poznań ma strasznie... Oni mają te takie freestyle'owe zajawki i przychodzą na takie eventy. Po prostu ten WBW się wtedy zaczynało. W sumie Poznań był chyba... Tak, Poznań był pierwszymi eliminacjami w tym roku, jak dobrze pamiętam. I wiesz, to dopiero jeszcze nie złapało napędu. Ludzie może nie wiedzieli, czego się spodziewać, kto weźmie udział. Większość przecież pokończyła spektakularnie po każdym finale, ktoś kończy karierę. rok temu to jest Milu. Ludzie też się tak zniechęcają. Dopiero mi się wydaje, że cała ta maszyna się napędza po pierwszych, drugich, trzecich eliminacjach, jeżeli... Raz, w Poznaniu pojawił się Szyderca, który no, pomordował punchline'ami, bo on zawsze to robi.
to się ludziom podoba. I mi się wydaje, że z tego względu właśnie, że taki szyderca miał duży wydźwięk na kolejnych eliminacjach, że zjewali się tam ludzie, nie? Bo nie wiedzieli, czego mają się... No, sam fakt w Poznaniu w preeliminacjach wziął udział Filipek, nie? Co prawda no. Gościnnie, bo Ferranzo nie miał pary, był ostatni. No, ale już nawet takie smaczki i proszenie się potem o wrzucenie takiego filmiku albo czegokolwiek, no to powoduje, że ci ludzie potem przychodzą. I mi się wydaje, że z roku na rok albo z imprezy na imprezę w Poznaniu będzie coraz lepiej. Nigdy nie byłem na tych, ich takiej lidze poznańskiej, ale wiem, że też całkiem dobrze wypala. To prawda, ja też słyszałem i 16 luty, bitwa dwójek też w Poznaniu, też w Tropsie. I mnie, i Skopka zobaczycie. I będzie elegancka biba, zapraszamy, przypominamy. Słyszałem, w ogóle tak ostatnio się zrobiłem taki mały research o tych ligach i tam Bydgoska Liga jest jakaś fajna i fajnie w klubie są ludzie, Poznańska, jest SLW, jest WLW, my mamy ten LBN i fajnie, fajnie, podoba mi się to, bo dużo ludzi krytykowało freestyle, że jest gówniany poziom i że w ogóle, a tu w tych ligach, w tych mniejszych zakątkach się narastają super twarze. No, kto by rok temu powiedział, że Koro wystrzeli, tak? I że niby 0-3 w finale, no ale to jest teraz stawiany jako faworyt. Już był rozstawiony na stoczni. No Kurian, Dyzio w końcu się przebijają. Iwo fajnie zaskoczył w tym roku. Także w tych ligach, no w tych ligach będą wyrastać prawdziwe koty. A w Legnicy nie ma ligi, nie? Kurde, szkoda. Musiałbym wracać, tylko mógłbym jeździć, mieć swojego, wiesz, jak swego czasu Szeroki Balboa, mógłbym mieć swojego podopiecznego i wypuszczać go w ring na walki, ale niestety nie. Nie ma ligi. Były kiedyś bitwy jakieś organizowane tutaj, no wiesz, żadnej bitwy nie przegrałem. Każda kończyłem na pierwszym miejscu, jedna była poziomem, przyjechał Misiak, przyjechał chłopak z Głogowa, nie pamiętam, ksywka mi uciekła teraz, Miszałek. No to oni tam jakoś zaprezentowali jakiś poziom, że naprawdę tam trzeba było się troszeczkę namordować, żeby to wygrać, ale w większości nie, tylko wiesz, bardzo mnie to cieszyło, że frekwencja się zwiększała i więcej osób próbowało, nie? Tylko też jak ktoś został zdany, to potem nie za bardzo chciał próbować. No tak. Słuchaj, oglądasz freestyle w internecie, bo mówiłeś, że jak nie jeździłeś, to oglądałeś, a teraz jak w tych ostatnich latach spoglądałeś na jakieś filmy? Wiesz, ja na większości bitew byłem, więc nie potrzebowałem tych, znaczy no potrzebowałem tych filmików, bo wiele walk też nie pamiętałem, to już z wiadomych przyczyn, ale tak, swoich walk nie oglądam, naprawdę ja muszę się psychicznie przełamać, żeby je oglądać, bo ja się tam tak odcinam, że ja połowę tych walk nie pamiętam, ale czy ja sprawdzam jakieś walki? Raczej znajomych walki, nie takie jakieś randomowe, chyba że wiesz, coś ciekawego albo coś, no nie wiem, z Partiaka, z Pukusiem z Wrocławia, bo było ciekawe, tam jak dostałem taką informację, no sporadycznie, na pewno nie mam tak, że wiesz, wpadałem filmiki, a je całe oglądam. No półfinały obejrzałem całe, nie? No to każdą waleczkę z Poznania jeszcze raz oczywiście, z Krakowa każdą walkę obejrzałem i to po kilka razy. Chciałem zobaczyć, czego się spodziewać na finale, sam z takiego typera chciałem się pobawić, kto tam może fajnie odpalić. Ale tak, jeżeli chodzi o jakieś finałki, półfinałki czy coś, no albo fajniejsze ksywy ogólnie. Rozumiem. Wiesz co, mam tu zawsze zbiór dwóch czy trzech pytań, które zadaję każdemu, więc cię to nie ominie. Jest najsłynniejsza dogrywka trójek w 2015 roku. Kogo byś wyrzucił i dlaczego? Ja, chodzi o to, mówimy o tej dogrywce, tak? Babinci, Edzio, Filipek, tak. No, z tym kucaniem. No ja ci powiem, że ja to może z dwa razy gdzieś przyjeżdżałem i to bardziej właśnie w takim freestyle'owym gronie, bo leciało, nie wsłuchiwałem się tam wtedy. Słuchaj, jurorowanie to też jest ciężka rzecz, nie? To jak siedzisz w domu i oglądasz, to nie jest tak, jak siedzisz w klubie i jesteś jurorem, albo nawet czy jesteś na publice. A tym bardziej, jak jesteś zawodnikiem, jeszcze z nimi rywalizujesz i oglądasz ich z boku. To jest całkiem inaczej. Często na YouTubie tego nie widać, ale tam, no nie wiem, jeżeli chodzi o to, nie wiem, jaki tam był hałas, ale jeżeli naprawdę był taki wydźwięk, że ludzie obudzili się z krzyczeniem Filipek oszukany i wyjebany, obudzili się dopiero po werdykcie, a w momencie, kiedy nawijał Babinci i walił te swoje specyficzne puncze, bo umówmy się, on naprawdę zaskoczył tam taką świeżością, to moim zdaniem prawidłowo przeszedł, bo jeżeli patrz, jakbym miał to oglądać bez publiki, ja bym chyba też wybrał jedną osobę z dwójki, Edzio i Filipek i puściłbym tego Babinciego, bo on wrzucił tam taką świeżość, wiesz, bo to był taki przesyt w tym momencie, akurat, że
i Pejter, i właśnie gdzieś tam jeszcze wcześniej Szyderca, to był taki przesyt tych punchline'owców typowo stricte. Edzio fajnie, bo łączył to też z fajnym stylem i z takim nawet bardziej kulturalną nawijką, bym powiedział, bo on nie miał nigdy jakichś tam prymitywnych punchy, ja nie słyszałem przynajmniej w jego wykonaniu takich, więc już on wniósł taką delikatną świeżość. Na Babinci to całkowicie zrobił, on wjechał z całkiem innym stylem, z całkiem innym schematem, on no rozwalił to wszystko, takie jechanie po prostocie. I moim zdaniem no zasłużenie przeszedł, no chyba, że jeżeli tam było, że naprawdę ten Babinczy jak jechał, to tam każdy stał i kiedy on kurwa skończy dawać tu mojego wielkiego Filipa, niech tam kurwa powie, co robił z jego niunią, no to jeżeli tak było, no to okej, no to trochę tam polecieli w chuja, ale jeżeli hałas był wyrównany, to moim zdaniem no tak, moglibyśmy wybierać, ale Babinczego na pewno bym puścił ze względu na świeżość, nie? No właśnie z czeskim o tym rozmawiałem, nie? I on mówił, że może to nie jest do końca trochę obiektywne, ale ten styl Filipa był już trochę przeżarty i w sumie fajnie, że Babinci, no, zaskoczył totalnie, nikt się w ogóle tego nie spodziewał i czasem trzeba nam takich freaków, którzy odmieniają totalnie grę, bo no to dzięki temu freestyle zyskuje na plus. Słuchaj, No ale tu masz rację, ja się zgodzę z no. tym właśnie, że tak, to był przesyt tego stylu nawijania. Tak, Tym tak. bardziej, że takie osoby z takim stylem nawijania pojawiały się na każdej bitwie i tam było mnóstwo filmików i wiesz, to już bardziej taki zaawansowany słuchacz mógł kończyć sobie te punchline'y w głowie sam, nie? Masz coś takiego, że niekoniecznie w swoim mieście, że idziesz po prostu ulicą i ktoś cię rozpoznaje? Masz coś takiego? Nie, ja nie jestem rozpoznawalny. Oczywiście w swoim mieście tak, nie? Ale jeżeli chodzi o jakąś tak Polskę, to nie jestem rozpoznawalny, bo strasznie się jaram, jak jestem na wakacji gdzieś w Gdańsku, piję przy barze czy cokolwiek i podbija do mnie jakiś chłop, zbija pionę i pyta, czy może zrobić zdjęcie. Ja wtedy jeszcze go pruję, że co on robi ze swoim życiem, że zna taką osobę jak ja i w ogóle chce z nią zdjęcie, nie? No ale to już bardziej tak luźniej i śmieszniej. No bardziej oczywiście się jaram, jak to robią dziewczyny, bo ogółem dziewczyn jest bardzo mało na bitwach freestyle'owych. Zazwyczaj są to dziewczyny, ludzi, którzy się tym jarają, o tego. No, ale też się zdarza właśnie, że jakaś gdzieś tam podejdzie i coś tam. No i mówię, ja mam to jakieś sporadyczne, no mógłbym to wyliczyć na palcach ręki, nie? No chyba, że trafiam ewidentnie w jakiś taki, w takie grono rapowe, nie? Gdzieś w jakiś taki cypher hip-hopowy czy coś. Gdzieś będę iść na wakacjach po Trójmieście czy coś, są jakieś ławki, widzę, że tam chłopaki siedzą, rapu słuchają, to prędzej mnie poznają, tylko że ja na co dzień nie obracam się w takich sferach i bardziej to są jakieś lokale i takie rzeczy. I ciężko, no przykładowo no we Wrocławiu nikt mnie nie wytknął palcem, to na pewno nie. Mają zresztą swoich bardzo dobrych reprezentantów, których by mogli dotykać. To ja się mogę pochwalić, że wchodzę kiedyś na siłownię i koleś mówi: ty, to ty z Boberem wywiad zrobiłeś, to ty, nie? A ja się zdziwiłem, serio, no bo Łęczna 20 tysięcy osób, no jeszcze wyświetleń nie mam jakichś ogromnych, dla mnie 1000 na wywiadzie to jest kozak, więc pozytywnie, pozytywnie, a my wcześniej mieliśmy takie ustawki, nazywaliśmy to Bitwa o Amfiteatr, to tam w ogóle, to tam babcia znajomego kolegi psakota wiedziała, że jest coś takiego i że ja najbardziej drę mordę i największą bekę rozkręcałem, to byłem rozpoznawalny, ale tak to mi się już rok czy dwa po tym boa, tak mi się zdarzyło, także miły, miły incydent. Gdzie najdalej jechałeś na bitwę i ile czasu ci to zajęło, w sensie podróż? Oj, powiem ci, że chyba na stocznie rok temu. Bo I to może to czyli przy jest. okazji Elimki w Gdańsku, nie? Nie, no, do Gdańska ja mam kupę drogi i to jeszcze jak występuję gdzieś w okresie świątecznym albo na lato, jak się próbuję tam dostać i jadę tą zasranym odcinkiem płatnym, zaraz koło Torunia, to no, naprawdę ta podróż jest czasami 7-9 godzin autem, nie? Pociągiem, ja rzadko się wybierałem teraz pociągiem, wszędzie jeździłem autem. Pociągiem chyba byłem tylko i wyłącznie w Warszawie na finale i w Poznaniu na eliminacjach. Wtedy pamiętam, że Peter mnie namówił na pociąg, żebyśmy pojechali pociągiem. Podobało mi się, bo wrócił ten taki stary klimat, ale nie ma już tego, co było kiedyś w pociągach. To jest naprawdę, ja się czułem jak w wehikuł czasu, jeżeli pojechaliśmy do Poznania pociągiem. Uwierz mi, że w 2010 roku, w 2011, jak jechaliśmy na bitwę przykładowo gdzieś na Śląsk, to wsiadaliśmy do pociągu we Wrocławiu w 20 osób, zajmowaliśmy ostatni wagon, który był wypełniony jakimiś grafami, rozjebanymi siodełkami i niczym innym. Tam było jaranie szlugów, lała się woda, napierdalała muzyka z boomboxa i konduktor tam nawet nie wchodził z tego względu, że on wolał mieć tą patologię na końcu pociągu, niech tylko się nie szlaja po pociągu. Tam nawet nie były bilety sprawdzane. I tak wyglądały wyjazdy tej stajowe. Ludzie nas tolerowali, ale żebyśmy byli zamknięci, odseparowani w tym ostatnim wagonie i każdemu to pasowało, nie?
A teraz wiesz, jedziesz, ciężko jest nawet na dobrą sprawę wypić browara, nie? No, czy, a tym bardziej no, nie widziałem teraz, żeby ktoś jeździł i z boomboxem w pociągu i nawijał przez całą drogę, załóżmy 3 godziny. No tak, no my raz mieliśmy taką sytuację, ale to też z 2 lata temu i po prostu pusty był pociąg, dlatego nie miał się kto przeprócić. Pytam tak, bo ja na bitwę freestyle'ową to z 5 godzin na razie najdalej leciałem, no ale w lutym się pobije ten rekord. Odnośnie tego morza, Trójmiasta i w ogóle, fajno, brałeś udział w fajnej akcji, bo nawijałeś w Łebie, to były sajferki, tak? No tak. Wakacje i kurde, ja widziałem to zdjęcie z drona. No, kozak sprawa, możesz powiedzieć, jak tam ludzie reagują, którzy totalnie nie wiedzą za bardzo, co to jest, i przyjechali sobie na wakacje i widzą, że nagle trzech, czterech chłopa sobie rymuje do mikrofonu. Myślę, że fajna sprawa na pewno. Powiem, ja tam trafiłem przypadkiem, bo jechałem na wakacje do Trójmiasta, ale mój znajomy nie zdążył zjechać z Niemiec i złapałem się z czeskim, że on jest w Łebie. I akurat na te 3 dni pojechałem do niego, on mi to pokazał. To nie jest jakaś nowa inicjatywa, bo trwa już chyba 10 lat. Wiem, że chyba tam Bones i Geeks to zaczęli organizować jako pierwsi, gdzieś nawet przy telefonie czy przy czymś, i to z roku na rok stawało się coraz lepsze. I no, niektórzy ludzie, co tam przychodzą, to mieli już z tym styczność, bo często, załóżmy, co roku jeżdżą na te wakacje i wiedzą, że się zbiera jakaś szajka chłopaków i nabijają, ale nie można tego łączyć w jakikolwiek sposób z bitwą freestyle'ową. To jest całkiem, no, całkiem inny klimat. Tam są ludzie. No, wiek jest od dwulatków do stulatków. Tam są wszyscy, wiesz, my tam zaczynamy dzisiaj o 18, 19, to do 23 godziny tam nawet wulgary nie lecą czy coś. Nawijanie jest bardziej artystyczne niż jakieś punchline'owe, czyli bardziej interakcja z publiką, wiesz, nawet zabawianie dzieci. Stary, my żeśmy chodzili w ciągu dnia z tych automatów, wyciągali maskotki, które rozdawaliśmy tym dzieciakom, wiesz, ludzie się bawili. Naprawdę super inicjatywa, ale ja też nie wiedziałem, że tam jest ten słynny karton, do którego ludzie wrzucają pieniądze. Stary, tam niektórzy to mogliby się złapać za głowę, ile ludzie są w stanie zostawić tam pieniędzy. Nie? To nie, jak ja byłem, nie wiem, jakie są rekordy tam, ale jak ja byłem, to nawet było blisko 1000 zł, nie? Za jeden wieczór i to w tygodniu, to nie był jakiś weekend czy coś. No to ładnie. Ja ten kiedyś się złapałem z pokusiem na wakacjach w Jastrzębiej Górze i właśnie mi mówił o tej łebie i że no nie celowo, ale można sobie dorobić, nie? Za taki wieczór i że fajnie ludzie się bawią przy tym, że reagują. No super, super, że coś takiego się dzieje, bo no freestyle to nie tylko grono odbiorców 16-letnich, którzy lubią, jak się wyzywa drugiemu niunie i słuchają tylko Filipka, to jest szerokie pojęcie i takie sprawy. Super, super dla promocji i Słuchaj, fajnie, że powiem ktokolwiek ci jedną zupełnie taką inny, nie? sytuację. No. Jedną sytuację ci tak opowiem, której nie zapomnę, bo byłam no, mega konkretna. Nawijamy sobie tam w tej łebie. Podchodzi do mnie facet z 50 parę lat. Robi sobie ze mną zdjęcie. Do tego zabiera mnie na bok, każe mi się podpisać na kartce i mówi, że dzwonił do swojego syna, że w Łebie nawija Popek, rozumiesz? I on bierze autograf właśnie. No i zaczęliśmy łacha tam cisnąć, mówi, że nie Popek, ale mówię, to dobra, chociaż mu powiesz, że z tego samego miasta, nie? No ale no wiesz, to tak reagują starsi ludzie, czy coś. Czeski na dobrą sprawę sprzedał płytę małżeństwu, takim właśnie 40-50 lat nawet, którzy słuchając jego freestylowania, bo naprawdę on się bardzo odnajduje w takim nawijaniu w Łebie, w takim streetowym nawijaniu. Fajnie to składa, potrafił też jakiś przekaz nawet tam nawiązać do tych ludzi i do tego wszystkiego, więc ludziom się to na tyle podobało, że mówię, no nawet ludzie, którzy nie obcują na co dzień z rapem, potrafili wziąć i kupić jego płytę, żeby sobie ją przesłuchać, nie? No super. No mikser, wiadomo, tu ktoś dobrze podpowiedział na czacie, że uskutecznią tego typu akcje. No i fajnie, że coś takiego się dzieje, bo no właśnie, freestyle to nie tylko obrażanie i bitwy, to jest szerokie pojęcie. Wrócimy do tego roku, bo wysoko zawędrowałeś w tabeli WBW, chyba czwarty czy trzeci. Nie pamiętam, bo usunęli ją z WBW.pl i nie sprawdziłem. Ale i trochę pozwiedzałeś naszego kraju dzięki tym Elimkom. I w Gdańsku był wicemistrz, w Zielonej Górze był wicemistrz. Dobrze mówię, gdzieś jeszcze było tak Tak, tak, wysoko. tak. Nie. Trzecie w Częstochowie. A, no tak. Jeśli ktoś śledzi twoje social media, do czego zachęcam, bo Skopek się tam regularnie udziela, ja sprawdzam.
masz jakiś sentyment do Częstochowy, że fajnie ci się tam, no fajnie ci się tam przebywa na bitwach, ale właśnie gdzie w tym roku najlepsza atmosfera była w klubie, gdzie się czułeś najbardziej odpalony, gdzie ci się najbardziej podobało? Gdzie mi się najbardziej podobało? Powiem ci, że dla mnie otoczkę robią ludzie, nie? I to freestyle'owcy, nie mówię o publice. Bo wiadomo, ja nie jeździłem po te punkty, nie jeździłem po wygrane, tylko jeździłem, żeby się tam dobrze pobawić z chłopakami, więc Częstochowa zawsze była dla mnie okej, bo ona zamykała zawsze ten sezon i zazwyczaj spotykaliśmy się tam z osobami, które były już pewne awansy do półfinału. Mówię o poprzednim nawet roku, nie o tym. Więc nie było tego gadania, to ja się napiję, jak odpadnę, albo coś tego typu, nie? Tylko każdy przyjeżdżał już tam nastukany, po prostu kończyliśmy sobie ten sezon, więc dlatego mam taki sentyment do Częstochowy. Chciałbym, żeby co roku w ogóle ostatnie eliminacje tam były, ale mam nadzieję, że teraz będzie zmiana formuły, więc na każdych trzeba będzie sobie dać siebie wszystko i zająć te pierwsze miejsce, żeby przejść dalej. Gdańsk mi się podobał pod względem tego, że naprawdę też przyjechało dużo osób i ogółem też była dobra frekwencja. Spoko. Wrocław na 100%. Zawsze jest max, tam opór, dużo ludzi tam przyjeżdża i jest fajny klimat. No i zawsze after ten we Wrocławiu też jest zawsze udany, jeżeli chodzi o to, co ja obserwuję. Zielona Góra, co mogę o niej powiedzieć? Mało osób tam było, bardzo mało. Ta Zielona Góra to był w tym roku taki niewypał i pod względem frekwencji, i pod względem zawodników, nie? No bo tam na dobrą sprawę nie było nikogo poza Milanem, Bilem, nie? Znaczy, wiesz co, no bo jak już się pojawił ten system z dużą ilością eliminacji, no to w 2017 ta Zielona Góra była kozak, no Spart jak Toczek, jaka walka w ogóle. No, tak, tą akurat walkę oglądałem wiele razy. No, ale serio, w tym 2018 nie chcę osądzać, ale mi się wydaje, że to były najgorsze elimki tak overallowo, że i publika, i tak, no któreś muszą być najgorsze, nie? I tak mi się wydawało, że właśnie ta Zielona tak średnio wypaliła. No, ale teraz będzie nowy system elimek, podejrzewam, że Zieloną Górę, Lublin odstrzelą, Sosnowiec odstrzelą, zostaną wszystkie duże miasta. Słyszałeś o tym, że ma być 7 elimek, to co było w 2K? Tak. Ja tam jestem w stałym kontakcie w miarę z Biernackim, więc jakoś tam żeśmy dyskutowali na ten temat, o zmianie w ogóle całej tej zasady, tego wszystkiego. No na pewno i tak pojadę, tak czy siak. Gdzieś tutaj, no Wrocławia na pewno nie odstrzeli, no bo mówię, Wrocław zawsze wypala. Nie pamiętam bitwy we Wrocławiu, która by nie wypaliła. I to możemy, wiesz co, możemy teraz w sumie potypować, jakie miasta będą w 2K19. Wrocław, zgodzę się z tobą, mamy jeden. No Poznań też musi być. Nawet jak tam dwójki będą, to musi być Poznań po prostu. Na pewno będzie Gdańsk, to na 100%. 3. Warszawa też musi być. No Warszawa, bez... no tak, Warszawa musi być. Też 4. Kraków. 5. No też się zgadzam. Białystok. A ja bym nie powiedział, że Białystok. Nie wiem, coś mi tak, się wydaje, myślę, że nie będzie. Ale coś na wschód od Warszawy będzie musiało być brane pod uwagę, więc mi się wydaje, że... No bo musi być. No, żyję w Polsce B, no i tu jest tragedia, bo wszędzie jest daleko. Łódź bez kitu, Łódź musi być, mi się wydaje. No tak. To 6. No i kończymy w Częstochowie, no musi, nie? No właśnie, 7 Częstochowa i nic dużo, nie ma. Dużo tego południa, ja wiem, że dużo tego południa jest właśnie. Często freestyle'owcy z północy mają problem z tym, że są tam bitew organizowanych, no ale nie wiem jak Bydgoszcz, jak to tam wygląda. Nigdy nie byłem w Bydgoszczy na bitwie. No właśnie musi, no musi coś odpaść i wychodzi, że no że mało. Ja za Lublinem mieszkam, to wszędzie daleko, najbliżej będzie do Warszawy, nie? No ale trzeba robić tam, gdzie to wypalało, no. Na przykład u nas w Lublinie były spoko elimki i może tego nie widać i może nie było najwięcej osób na publicy, ale serio, dobrze się bawiłem. No w Białymstoku tam zawsze coś się działo, a w tym roku było tak aż za spokojnie chyba na ten Białystok. Tylko nie Pukuś GML, widziałeś walkę Pukuś GML? Nie widziałem walki, nigdy go nie śledziłem, wiem tylko, że zawsze po tych postach, co WBW dodawało, wiem, że coś tam z werdyktami. Zawsze było coś o werdykty. No, ale właśnie śmieszna była walka Pukuś GML, tutaj zawsze Pukuś przypomina. Znaczy, ja nie musiałem jej oglądać, bo my żeśmy się spotkali z Pukusiem dosyć wcześnie w Gdańsku i żeśmy mieli okazję dłużej pogadać w barze, to on mi opowiadał o tym, co tam się działo, nie? Więc miałem relację taką na żywo od niego, nie musiałem tam sprawdzać tej walki, bo nawet znałem kulisy tego wszystkiego.
No, czyli ustaliliśmy też te 7 miast i z tego co rozmawiamy, jesteś za tą formułą, żeby było mniej eliminacji, prawda? Ja się nie opowiadam za żadną formułą, nie? Czy mniej, czy więcej. Tylko wydaje mi się, że mniej po prostu zrobi lepsze wow i zmusi bardziej zawodników do jeżdżenia, nawet tych takich kotów rasowych, tak? Nie wiem, przykładowo Will Spliff, nie wiem, czy będzie startował. Wydaje mi się, że tak, no i jak będzie to oglądał, no to ja będę go napędzał do tego, żeby startował, bo pas jest w jego zasięgu, był już w tym roku. Niestety się tam nie udało w tym półfinale, ale powinien startować i wiesz, i tutaj już będzie ciężko, bo nie wiem, czy się chłopaki będą zgadywać, ja jadę tu, ty jedź tu, bo wiesz, jeżeli jedna osoba przechodzi, to albo będziemy mieli dużo konkretnych walk, albo będziemy mieli troszkę takie ustawki, nie? Że jedni pojadą tu, drudzy tu, ale nie wydaje mi się, żeby chłopaki tak robili. Wydaje mi się, że po prostu będą jeździć bardziej od tego, jak mają czas i jak będzie rozłożone to logistycznie, nie? Żeby mogli dojechać. Nie każdy też ma czas i pieniądze, żeby wypierdolić na drugi koniec Polski, bić się o finał WBW. Więc tu mi się to podoba, że naprawdę jak będzie jeździła konkretna obsada, no to te wszystkie walki od 1/8 na eliminacjach już będą na poziomie wysokim. No, zawsze było w 2K15, 16, nawet 17, że były pewniaczki i że jak dwie, trzy osoby takie mniej znane przeszły, albo dobre, tylko jeszcze nie pokazane przez świat, to już było fajnie, że jak ja na przykład w 2017 przeszedłem Elimki w Warszawie, dostałem dużo pozytywnego odzewu, no bo było 10 pewniaków i tych takich sześciu jeszcze, wiesz, jeszcze nie bardzo, nie? I pamiętam, że zawsze tak było, że jak ktoś po prostu przeszedł Elimki w tamtych latach, to kozak po prostu, to od razu. Tylko, że się dobrze zaprezentował. Pamiętam, że jak Kuki przeszedł w Białymstoku w 2K16 pierwszy raz, no to odzew był niesamowity na plus. A teraz, no, nie wiem, w Zielonej Górze podejrzewam, że było z 30 nawijaczy max. I trzeba było po prostu coś skleić przez te prelimy i się miało 16, nie? Nie było tak ciężko jak w latach ubiegłych. Tak mi się wydaje, nie? No tak, ale z drugiej strony ja od razu widzę też na pewno wysyp jakichś dobrych walk z tego względu, że będą bardziej przygotowani na te walki. I tutaj bezpośrednio mówię już o tym, że to będą bardziej primaidy też, bo jeżeli ziom ma jechać i wie, że tylko pierwsza osoba przechodzi, to sobie nie może pozwolić na to, żeby pojechać i tak, o, wiesz, na odczepne po prostu poprzystylować, bo w tym roku taki Oset przykładowo, który mówię Oset, bo on ma taką najrówniejszą formę w każdej walce. On ani nie ma. Wiesz, nie znajdziesz tak, że w jednej walce jest super, w drugiej słaby, nie ma takiej amplitudy na tym, tylko on się prezentuje zawsze na takim podobnym poziomie, więc on mnie tak rzadko zaskakuje czymś, że właśnie albo w dobrą stronę, albo w złą, zawsze jest na wysokim poziomie. I on sobie mógł pozwolić na takie luźne jeżdżenie, bo zawsze gdzieś tam ten 1/4 czy półfinał, no to było takie o nawet na odczep się. I te punkciki by i tak sobie nazbierał, bo jeżeli wiedział wcześniej, że będzie sobie jeździł po tych miastach i zaliczy z 5 miast, to naprawdę nie musiał się spinać, żeby być w tych półfinałach, nie? I tutaj o tym mówię, że będzie troszeczkę inaczej, bo nie będzie mógł sobie tak jeździć, że wiesz, na luzie, tylko naprawdę w pełni zmotywowany na każdą eliminację, no, żeby jakoś to wygrać. No fajnie, fajnie. Właśnie też dobrze jakby się parę ksywek odświeżyło, takich co niedawno pokończyli swoje wielkie kariery, to by było spoko. No wszyscy mają nadzieję, że poziom się podwyższy, no ja jestem tego zdania w sumie. No musi tak być, no po prostu jak będzie tylko jedna osoba, tylko dla jednej będzie interes, no to będzie wysoki poziom i oby nowe twarze się pojawiały. Mam do ciebie taki mini quiz. No to nie jest quiz, ale wyobraź sobie, że masz zrobić bitwę swoich marzeń, która jest perfekcyjna, jeśli chodzi o ilość jury i kto w nim siedzi, ilość rozstawionych i kto nim jest, prowadzący, no i jakie nagrody byś wyznaczył. To jakbyś mógł tak wyobrazić sobie, zwizualizować, jaką bitwę byś zrobił i jakby się nazwał przede wszystkim, gdzie by ona była i tyle. I no. Słuchaj, wiele osób już powtarzało z tych takich starych graczy, że żeby teraz była taka dobra bitwa, ludzie chcą, żeby te grube ksywki wracały, to musi być na to pieniądz, nie? I uwierz mi, że jeżeli by było na bitwę do wyłożenia gruby hajs, to możemy było ściągnąć każdego. Uwierz mi, że to jest po prostu cena za taką osobę. Czy ściągnąć Filipka, czy Mila, czy Bubera, czy nawet Edzia. Powiem ci, że za odpowiednią kwotę mógłbyś ściągnąć, więc teraz takie myślenie, jaka najlepsza bitwa i kto rozstawiony,
Tak, ja bym, jeżeli miałbym robić najlepszą bitwę, to Nie masz wolę nawet ograniczenia pamiętać. budżetowego, nie? Tak, no to jak nie masz ograniczenia budżetowego, to polecam komuś, kto ma pieniądze do zainwestowania, a jak nie, się wkurwie, to sam takie coś zrobię. Wykładasz grubą flotę, bierzesz te osoby, które naprawdę mają bardzo duży odbiór i zakładasz normalnie pay-per-view na YouTubie, nie? Za 5 zł nawet za oglądalność, a zapraszasz takie osoby jak właśnie Filip, Edzio, Bober, nie wiem, Szyderca na pewno, bo też tam ma jakiś mega odbiór, Milu, bo bardzo dużo osób tęskni za tym, że zrezygnował z freestyli, tak oficjalnie. No i już nawet te same osoby, one by ci zrobiły naprawdę mega widowisko. Jeżeli chodzi o jury, to na pewno 3 osoby. Nie lubię, jak jest w jury 2 osoby. Trzy Plus osoby, jeden, ale też chyba, to uwielbiam, no. No, ale chyba bym je rozpierdolił po każdym rogu sali, bo też nie lubię tego, tych naradzanek, nie? Wiesz, ja dam dogrywkę, ja też dam dogrywkę, a ty daj na tego, bo nie chcemy dogrywki, nie? Ale żeby było niby równo. No, ja wiem, są to takie rozmowy między nimi i namawianie. Fajnie, jakby było jury takie niezależne, że w ogóle nie mogą się konsultować ze sobą. Każdy ma ocenić wedle siebie, nie? Wtedy by można było zobaczyć, jak bardzo się ze sobą nie zgadzają. No na pewno do jury chciałbym też, jeżeli tak nie ograniczamy się do tego i zrobiliśmy taką spektakularną bitwę, to na pewno jakieś bardzo duże ikony. Teraz jak jest Tetris przykładowo prowadzącym, ja bym takiego Tetrisa zobaczył też w jury. On się bardzo dobrze sprawdzał na Red Bull kontrowersy jako juror. No i właśnie stawiałbym na takie osoby właśnie. Nawet myślę, nawet taki Muflon właśnie, no takich starych graczy. Okres 2-4-2-10 stamtąd wybrałbym jurorów. Okres 2-10-2-17 wybrałbym tych, co najwięcej osiągnęli. Nie? Aha. Jako zawodników. No, w ten sposób bym to zrobił. A prowadzący, no wiadomo, tu się każdy ze mną zgodzi, Murzyn, nie? Nie byłem na żadnej bitwie, którą on prowadził, no ale po komentarzach i po tym, co widziałem na filmikach, to przed nim to pełnym otworem stoi. I mi się wydaje, że on niedługo będzie prowadził jakiś program na Polsacie, nie? No, mega. Ja byłem na Elimkach w Lublinie, byłem na finale WLW na początku roku. Także Murzyn, mega energia. Widać, że jest świeży w tym biznesie, bo chce mu się to robić i tryska. Tryska z niego pozytywna energia właśnie i super, super, to mi się podoba. Oby go zatrudnili na jak największej ilości bitew. Dobra, to mamy... Tak, czekaj, bo tak czytam ten czat i właśnie tutaj Santi napisał, że on by Ensona posłuchał. Powiem ci, że wypadł mi z głowy, ja też bym bardzo Ensona posłuchał. Ja właśnie w tym czasie, jak ja tak byłem naprawdę zajarany freestylem, no Boże, Enson to był Bóg, Król, no jego walki z 3-6... Nie wiem, czy do tej pory to coś przebija, bo jakbym miał mówić o najlepszej walce w historii, o, to... Wyprzedziłeś pytanie, chyba, dawaj. Chyba tak, chyba jednak i jedno i drugie starcie, Ensona i 3-6. No bo to, no to były naprawdę mordercze punchline'y, mega riposty, ten atmosfera i emocje, no tam płynęły emocje, to nie były rzucane tak o, po prostu, nawet te ruchy sceniczne, no. No była energia, fest i dlatego tak bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi też o taką, może nie punchline, ale taką energię i tak prawdziwy freestyle, to co kocham we freestylu, czyli takie oddanie się w całości sprawie i że to tak nawet troszeczkę zza sceny wchodzi na scenę, to jest Flint z Białasem w 2009 roku i naprawdę tą walkę oglądałem chyba z 50 razy. I nigdy mi się nie nudzi, znam te wejścia na pamięć po prostu i nie znajdę tam jakichś konkretnych dobrych punchline'ów. Teksty Białasa, no nie możemy nazwać tego paszlania, że zjadłbym cię, jakbyś był frytkami, ale chodzi o to, jaki tam był klimat. W ogóle te bity się tam wpasowały idealnie. No i jeszcze ten zatarg delikatny, znaczy delikatny, nawet gruby zatarg, który mieli poza sceną. Więc to już wyglądało jak z amerykańskich filmów, nie? Po prostu. To nie było tak, jak to wygląda na chwilę obecną. O, Santi Poncini, bardzo dobry komentarz napisał. Najlepsi sędziowie to starsi zawodnicy, już nie startujący, bo są obiektywni i nawet podświadomie by nie oceniali względem tego, kto jest ich ziomkiem. Się może nie do końca, ale chodzi o to, że mają świeże spojrzenie, jak nie patrzą, jak nie sprawdzają walk i w ogóle nie śledzą, więc fajnie, jak im się odświeży pamięć. Ten Vito WS był chyba na półfinale u was, nie? Tak, tak, był Vito. No i fajnie, fajnie, że włącza Tomek no starsze ksywki, których większość może nawet dzisiejszych słuchaczy może nie kojarzyć, nie? Kurde, coś miałem się zapytać. A, bo tu z naszej wcześniejszej rozmowy można wywnioskować, że nie rezygnujesz z wielkiej kariery freestyle'owca, tylko będzie można cię zobaczyć w 2019 roku, prawda? Tak, a nawet powiem więcej. Będę chciał wziąć na jakiejś bitwie udział trzeźwy, ale jeszcze nie wiem na jakiej.
Na pewno nie będą to urodziny Pukusia, to odpada, nie? Które są tutaj 11 stycznia, O, dobrze, że powiedziałeś. ale są Szamotuły. Nie pamiętam daty tego, ale na pewno tam jadę. 26 chyba. No to 26, to na pewno się tam wybieram i tam chyba spróbuję. Chociaż wiesz, to może różnie być. Wiem, że na pewno mam zamiar na trzech najbliższych czterech bitwach wystartować trzeźwy, ale to tylko tak bardziej dla siebie i dla tych ludzi, którzy gadają, że ciekawe, jakby to było. Też nie wiem, jakby to było. Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie będę miał tego pazura czy coś, a z drugiej strony stracę też zajawkę do tego, bo ja nie jeżdżę tam freestylować, nie oszukuję. O, trzeba mini graficzkę przypomnieć. 11 stycznia jest bitwa o ćwiartkę 25 urodziny Pokusia. Zapraszamy do Będzina wszystkich. 26 jest bitwa o Szamotuł. To jest koło Poznania, prawda? Tak, jak patrzyłem na mapę, gdzieś chyba nad Poznaniem. No, to ja właśnie też tam kiedyś sprawdzałem. Jeszcze w ogóle, jak ktoś tutaj z moich rejonów jest, to jest 19 stycznia jest finał Lubelskich Bitew Nawijaczy, sezon drugi. 1 lutego jest bitwa o południe, potem są dwójki, także już niedługo wszystko wróci na właściwe tory. Patrz, wybija mi się wszystko z głowy. A, bo dużo wiele osób tutaj pytało, jak już zapowiedziałem na streamach twoją obecność, jaki narkotyko alkohol jest najlepszy właśnie na bitwy freestyle'owe, bo stosujesz w dużych ilościach, oczywiście według komentujących na YouTube, jaka jest złota recepta na tyle energii na scenie, panie Skopku? Powiem ci tak, nigdy nie byłem naćpany na bitwie freestyle'owej. Podkreślam, na bitwie freestyle'owej. Nie startowałem nigdy na fukany, jeżeli o to chodzi, ale kiedy się tak najbardziej odpalałem, to w Gdańsku było tak, że jak bitwy są daleko, to ja staram się i w takich miastach jak Gdańsk, w którym rzadko mam okazję być, to staram się być tam jak najwcześniej, nie? No i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jestem w Gdańsku o 7 rano. Zapierdalam autem. Ja prowadziłem, spałem po drodze gdzieś. O nie, sorry, ja nie prowadziłem wtedy. Prowadziliśmy do Łeby, ale dobra. Jedziemy tym autem, spałem może 2 godziny w tym aucie. Jestem 7 rano, odbieram Pukusia z dworca i co robimy? Idziemy grzać. No i sobie tak grzejemy do 14 po barach. Potem idę się zameldować na hotel. Mam się przespać w godzinę, ale Pukuś mi mówi, chodź grzać. I tak na dobrą sprawę nie spałem już w ogóle nic. I idę do tego klubu. Jest godzina 20, ja mam wychodzić na walki. I powiem ci, że oko mi się już przymyka i noga już się chwieje, nie? To co robię? Idę i zamawiam z 4 Jagger bomby i je walę pod rząd. Więc powiem ci, że nawet 4 Jagger bombami można się tak spizdać, że potem ludzie będą cię odmefedroniarze nazywać w komentarzach, ale to zawsze kto mnie widzi na bitwach i częściej ze mną jeździ i jeżeli widzi, że ja na barze biorę podczas bitwy Jagger bombę, to już wie, że mam dobrze w czubie, nie? Że już muszę się czymś ratować. I to jest chyba taka moja tajna broń, nie? Tylko no mówię, jest taki stan upojenia, też widziałem po niektórych freestyle'owcach, że wtedy są najlepsi. Na trzeźwo są w miarę, tak, ale jak się delikatnie podbiją, tylko że ten stan ciężko jest wyczuć i łatwo go zatracić, nie? Bo Nie, no ja w życiu nie sądziłem, że ty jesteś jakiś nafurany, ale ja sobie tutaj prześmiewczo odniosłem się do komentarzy z YouTube'a, a ich ale było stary, jak ja to sporo. oglądam, to ja też mam takie wrażenie, No. co wiesz, Nie, że no ja to tak, ale to widzę. właśnie energia z ciebie tryska, promieniejesz na scenie, o to chodzi, żeby. No to jest fajne, jak właśnie bitwa to nie jest od deski do deski jakiś wers klepany, tylko dużo emocji, energii, walka z Kurianem. Wróciłem kilka razy, bardzo fajna była z obu stron, równo, równo. Tam wygrałeś i słusznie oczywiście, ale często z chęcią wracam do tej walki. I dobrze, dobrze, że ja lubię jak tryska energia z freestyle'owców, a nie po prostu wyjdzie, naklepie tych punchline'ów i nie ma fanu z tego, że stoi na scenie, nie? Słuchaj, musimy o gorący temat zahaczyć. Każdy się pyta każdego. Filipek kontra Ryba na Fame MMA. Co sądzisz? Ja myślę, że to jest bardzo dobra promocja dla freestylu, ale ja tu cię bardziej pytam o wynik, jak już do takiej walki dojdzie, nie? Powiem ci, że nie wiem, nie mam pojęcia, bo jakoś wiesz, nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Bardzo fajnie, że startują, nie? I, no, Filip, to ja wiedziałem już dawno, że on będzie startował w tym Fame MMA. Bardzo fajnie, że wziął sobie do tego Rybę, nie? Jeżeli on miał tam jakiś wybór, a podejrzewam, że miał, mógł sobie tam dobrać przeciwnika. Bardzo fajnie, że wybrał Rybę.
Choć może jakbym tam Pejtera podtuczył 10 kilo, to może i by było jeszcze lepiej, ale dobrze, że jest ten ryba, bo warunkami fizycznymi są chyba podobni. Tylko no co, nie wiem, nie znam ryby z życia prywatnego, poza tym, że grał ze mną w quizowanie w pubie, to prywatnie nie wiem, czym się zajmuje. A wiem, że Filip tam uczęszcza na boks, gdzieś tam sobie to trenował, bo wiele razy mieliśmy okazję gdzieś tam pogadać. Swego czasu też gdzieś tam chodziłem, zawsze mogliśmy się tam powymieniać zdaniem. Zresztą też się jara dużo boksem, już ja tak samo wagą ciężką, więc często żeśmy o tym gadali. Szans by przykładowo nie miał z Dyzią, nie? Bo może mało kto wie, ale Dyzio jest mega kozakiem i przykładowo teraz, nie powiem wam dokładnie daty, ale chyba 12, tak, 12 stycznia w Lubinie, zaraz koło Legnicy, będzie walczył jedną z walk na Galifen, nie? No to jest zaraz po KSW, to jest druga chyba największa gala w Polsce. No jeżeli są jeszcze jakieś organizacje, no to najwidoczniej o nich nie wiem, bo naprawdę nie śledzę tak MMA. Bardziej właśnie ten boks śledzę, no ale wiesz, miło mnie to zaskoczyło, bo moi znajomi z Legnicy biorą w tym udział. Mam w mieście kilku utytułowanych zawodników, właśnie kickbokserów. I właśnie patrzę, a tam Dyzio wyjeżdża mi na plakacie. Mówię, no nie, no już tam oczywiście się połapaliśmy. Afterparty jest robione dla całej gali w Legnicy, więc mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać. Też poznałem go dopiero w tym roku i bardzo, bardzo pozytywny gość, lubię go. Też grał z nami w quizowanie, no No przed chwilą tam nawet dużo, fajnie dużo jakbyś tego tam. było na social media, że właśnie tam graliście po WBW we Wrocławiu chyba. No, coś boskiego w Quizklubie. Ale tak, właśnie, no jeżeli chodzi o Dysia, no wracając do tematu tego, mówię, ja nie znam ryby. Nie wiem, czy on się kiedyś zajmował tymi sportami walki, czy coś. Nawet na dobrą sprawę jakieś aftery mnie omijały. Nie wiem, czy w nim bucha zła energia, którą mógłby wystrzelić gdzieś w klatce i komuś zajebać mocno w łeb. Nie mam pojęcia. Wiem, że z drugiej strony, wiesz, to są inne walki niż jakieś walki, jak ktoś by to porównywał do bicia się pod klubem, czy cokolwiek, nie wolno tego porównywać. To jest całkiem inaczej. To tam się walczy, do tego jest człowiek przygotowany, przygotowuje się też kupę czasu. Tam chodzi tylko o to, żeby wygrać, tak? I no, mi się wydaje, że no, będzie fajna walka na pewno, bo nie wierzę, że ani jeden, ani drugi zlekceważy i do tego podejdzie jakoś słabo. Jestem w 100% pewien, że oboje będą mega do tego przygotowani i nawet abstynencję jestem w stanie wywróżyć dla nich, że po prostu nie będą pili alkoholu, imprezowali jakieś zbytnio, tylko będą się mega do tego przygotowywać, bo jest to okazja, żeby się pokazać. Pierwszy raz się pokażą z tej strony. Filip tym bardziej będzie miał na psychice to, że jednak coś trenuje. Jeżeli okaże się, bo nie wiem, bo oczywiście mówi, że nie wiem, czy ryba coś trenował w życiu, czy nie. Bo jeżeli ryba nie, a Filip już trenował coś, no to jednak będzie już miał to na psychice, że on powinien tak czy siak zaprezentować się lepiej, Ja wiem, że nie? Nie, właśnie będzie ciekawe. tu ktoś dobrze wspomniał, że jakiś kickboxing rekreacyjnie ryba tutaj się bawił. Pukuś GML na Fame MMA, myślę, że Szymon Pukao byłby zainteresowany taką propozycją. Bez kitu. No, Wiesz nie, co? to bym tak, to bym chciał obejrzeć. Kolejny totalny off-topic. Poza freestylem, z którego można cię znać, to wiadomo. Czym Skopek interesuje się na co dzień? Co Skopek robi na co dzień poza pracą? Co Skopek robi na co dzień poza pracą? Na pewno siłownia. To jest taki element, w którym właśnie jak jest przerwa od bitew, gdzie mogę się wypróć z tej roboty i zostawić te korpo za sobą daleko z tyłu głowy. No i na pewno jak jest okres zimowy typu, to sam miałeś okazję ze mną sobie popykać League of Legends. Nie jestem jakimś kurwa królem myszki, ale lubię sobie pograć, tak? Bo Mieliśmy to tą też jest dla mnie przyjemność. jakieś takie, no jest to zawsze dla mnie jakiś taki relaks. No jestem mega fanem nart, nie? Tylko, że szkoda, że zima mnie tak zachwyca teraz, że śnieg pada tylko na parapetach, na niektórych klatkach, Więcej chlapy jak tego śniegu, nie, nie? no właśnie, niekoniecznie za oknem. I tak, mam jakieś tam w miarę spokojne życie, nie prowadzę nic jakiegoś tam innego, gdzieś tam starałem się uderzać też w takie bardziej fitness świat i tego typu, ale tego typu, jak to słyszę, to od razu mi się przypomina Wuwuniu i tego typu Tiger Bonzo, tego typu. Nie wiem, czy oglądałeś, ale Tak, to już tak. swoją drogą. Nie chcę, żeby ktoś tego oglądał, bo tylko zmarnuję sobie gruby czas, bo to trwa długo, No, ten długo, filmik. długo. I Faktycznie. będzie mnie ścigał i kazał mi zapłacić, kurwa, godzinę umowy o zlecenie za zmarnowany czas. No, no to tak, powiem ci, że to spokojnie. Nie mam jakichś takich pasji, którym mógłbym teraz zaskoczyć, że hoduję mrówki ogniste. Chodźcie, zaraz was zabiorę, kurwa, do tego magicznego pomieszczenia, wiesz.
No, No albo tak. kurwa jakieś węże czy coś. No, nie wiem, nie walczę też z tygrysami, kurwa, jak Bajor i no, no nic, nic takiego ciekawego, co bym mógł wspomnieć, albo czego by nie było w mediach, nie? A propos Lola, to dobrze mi tu widz przypomniał, będzie meczyk freestyle'owcy kontra widzowie moi, także myślę, że tutaj się złapiemy. Jeszcze Iwo jest, jeszcze jest ADZ, Bilu gra w Lola, także myślę, że jakoś ładną piąteczkę skleimy i rozpykamy tych moich No, widzów, bo a Bilu to jest kot, nie? no, tam gadałem z nim na finale, że jakiś w Opolu wygrał ten No turniej. Nie, właśnie, Bilu kurde, Kozak, Bilu Kozak, no. tam będzie kurwa rozstrzał skilla, nie? No, nie, ja też w Porównując ogóle mojego tryhard Silvero wlatuję. Golda. O, jeszcze bez kitu jest Joey, ale Joey jest silverem, to Joey tam trenerem bany nam zrobisz, gościu. Słuchaj, a propos tych pasji, twój brat jest, jeździ na rowerze, jest kolarzem, to dobre określenie. Tak. Widziałem, że właśnie dopingujesz i spoko, ja się jaram, bo mój tato to jest największy fan kolarstwa, on ogląda 8 godzin Tour de France na Eurosporcie, bo fajni O, to komentatorzy, to jest to jedy. znasz ten ból. Oni mnie usypiają, stary. Ja wystarczy się położę, włączę Tour de France, słyszę ich. Wiesz, jak wygląda komentowanie Tour de France? Tam przez 4 godziny jest to, że oni jadą, w tle jest załóżmy jakiś zamek we Francji i rozmowa, to jest, wiesz, to jest autentyk i rozmowa. Fajny ten zamek, mieszkałbyś? No, powiem ci, mieszkałbym. No i te dialogi tak wyglądają, nie? No i Więc właśnie naprawdę. bez kitu, mój tato zawsze tylko, a bo komentatorzy to fajnie się ogląda, nie? Ale podłapałem, że twój brat jeździ. Grasz z widzami, Joey? No zobaczymy, ty jeszcze selekcja będzie, może nie każdemu termin będzie pasował, ale na pewno się złapiemy, bo. O, jeszcze Rybson mi pisze, że gra. Ty, to my dwie drużyny zrobimy w ogóle, jak tak dalej pójdzie. Będzie turniej w ogóle, no. Bez kitu. Zrobię bitwę o TeamSpeak jednego dnia, następnego turniej w LoL, jakieś RPG-i to ogarnę. Będzie elegancko. Dobra, tym akcentem dobiliśmy do godziny. Nie wiem, kiedy to zleciało. Ja mówię to tak za każdym razem, ale ja poważnie nie wiem, kiedy to zleciało. Wybiła Ja naprawdę 20. też na początku godzina. Ja mówię, kurwa, po 15 minutach już będzie ciężko, ale No leci. fajnie, fajnie, że to tak. Fajnie, że tak idzie, że rozmowa idzie, nie? To mi się podoba i fajnie, No. że jest interakcja z czatem. To mi się mega podoba. Także jest więcej osób niż na moich zwykłych streamach. Pamiętajcie, obiecałem wam grę freestyle'owcy kontra widzowie. Także skleimy tu jakieś ładne składy, o coś tu powalczymy, o jakiegoś browarka, może kratę. A tobie, Skopku, dziękuję, że wpadłeś tutaj do mnie w skromne progi. Miło mi się bardzo rozmawiało i fajnie spędziłem czas. Dzięki bardzo. Pozdrawiamka. Pozdrawiamy wszystkich na razie, trzymajcie się. Jutro 13 zapraszam wywiad z Filipkiem. Trzymajcie się, peace, elo, yo.